Muzykę gospel, który jest amerykańską muzykę, w całej Europie można słyszeć, w każdym kąciku tak naprawdę Europa. Chóry mniejsze czy większe, lepsze czy gorsze, tylko profesjonalne, nieprofesjonalne, śpiewają tą muzykę. Można się spacerować po YouTubach i posłuchać piosenkę Kirk Franklin, piosenkę o Happy Days, wersje hiszpańskie, to francuskie, śpiewane po angielsku z reguł, ale śpiewane przez chóra z różnych krajów. I to mnie fascynuje. I to nie jest dlatego, że teraz my się stracimy naszą narodowość, że już nie będę polski, to wszystko będzie jednonarodowe. Nie, bo każdy kraj śpiewa inaczej. Trochę jest to, wychodzi może akcent angielski jest inny, może aranżacja jest inny, ale co skóry nas łączy. I to mi Przesłanie. fascynuje wszystko, które jest pisane w Pismu Świętym. A to jest tak na głębszy poziom, to jest. Powiedziane tak może, co jest pisane w Pismo Święte. Główne przesłanie w Pismo Święte to jest to, że Bóg kocha człowieka i chce, żeby człowiek w końcu to rozumie. I od początku świata Pan Bóg ma problem z nami. My nie chcemy w końcu przyjąć ten fakt, że tak jest. I to jest jakby muzykę gospel dołączyć do różne działania, narzędzia, które istniało w historii Kościoła. Jakby wyrażać, tłumaczyć, przypominać, zachęcić do tego, też przyjąć to, że Pan Bóg nas Ostatnie kocha. gospel, które są 24, 25 października, ludzie przyjadą z całej Polski i nie tylko. Już mamy ludzi skuszonych, może z Holandii jeszcze nie skuszyli, ale wiem, że będą, z Anglii i z Danii, no i oczywiście z Polski. W tym roku robimy coś, czego nie robiliśmy wcześniej, ograniczymy liczbę osób w chórze do 300 osób. Próby będą na Uniwersytet Pedagogiczny, a koncert finałowy Filharmonii, jak słyszeliśmy przed chwilą. I bardzo ładne mieści się 300 osób na scenie w Filharmonii. To będzie tak ciekawe jest w tym roku, że są tylko 300 miejsc. I dlatego zapisy Kraków jest już miejscem są. bogatym, który ma bogatą ofertę kulturalną dla ludzi w każdym wieku. Natomiast gospel i festiwale gospel, koncerty gospel są czymś więcej. To nie jest tylko wydarzenie kulturalne, wydarzenie muzyczne, ale w związku z tym, że właśnie muzyka gospel niesie w sobie przesłanie, i nieważne czy ona jest śpiewana w kościele, czy na sali koncertowej filharmonii, ona w jakiś sposób odnosi się do naszej duchowości i tak jak mówię, patrząc z perspektywy młodego człowieka, który w swoim życiu poszukuje siebie, poszukuje jakichś prawd, poszukuje swojej drogi, wiem, że muzyka gospel jest świetnym sposobem na dotknięcie pewnych prawd, poznanie pewnych prawd, które są ważne w naszym życiu. I myślę, że stąd popularność tej muzyki. Znamy wielu młodych ludzi, którzy przychodzą na nasze koncerty, którzy są zainteresowani tym, co się dzieje wokół muzyki gospel, chociaż wcale nie są fanami jakby tego gatunku, w sensie nie słuchają jej na co dzień. Natomiast podczas koncertów potrafią się świetnie bawić i po koncertach mówią nam, że bardzo głęboko przeżywają te wydarzenia, że one są dla nich ważne nie tylko ze względu na muzykę, rodzaj muzyki, na to, że mogą się powiedzmy wzruszyć albo wyszaleć, wybawić, klaskać i śpiewać razem z nami, ale jest to coś, co ich głębiej porusza. To nie jest powiedzmy tylko taki zwykły koncert, na który się idzie na 2-3 godziny, wraca się do domu i praktycznie za chwilę się już o nim zapomina. Jeżeli chodzi o wzrost popularności całego festiwalu, myślę, że jest on popularny ze względu na swoją różnorodność, ponieważ obejmuje nie tylko teraz warsztaty gospel, ale co roku przygotowujemy różne inne wydarzenia, które się składają na festiwal. Są to chociażby gospel po godzinach, czyli cykl takich spotkań jam session w Harris Piano Jazz Barze. Spotkań z muzykami gospel, którzy muzykują, jak im w duszy gra przez cały wieczór. Zapraszają do tego ludzi, którzy przychodzą posłuchać koncertu, więc każdy może, że tak powiem, się wyśpiewać albo jeżeli ma ochotę grać, to również zagrać. To jakby pomaga młodym ludziom wejść w głębiej w sens tej muzyki, a poza tym doświadczyć jej głębiej.
innymi rzeczami, które dotychczas pojawiały się w programie festiwalu, były różne spotkania z muzykami, wykłady na temat muzyki gospel, koncerty różnych gości, czy z Polski, czy z zagranicy. Więc jak tak jak powiedziała Lea wcześniej, jakby niby wszyscy śpiewamy gospel, ale gospel w wykonaniu Irlandczyków i gospel w wykonaniu Hiszpanów jest zupełnie innym gospelem. Więc jakby myślę, że ta różnorodność wykonawców też przyciąga widownię. A poza tym jakby sama obecność ludzi, którzy czują tą muzykę w sobie, czyli ludzi albo z Wielkiej Brytanii, albo ze Stanów Zjednoczonych, którzy są jakby z pochodzenia osobami, które tej muzyki doświadczają od urodzenia. Nadchodzącego festiwalu 7 razy gospel będzie obejmował na pewno warsztaty, które będą 11 już warsztatami gospel, które odbywają się w Krakowie. Oprócz tego pojawimy się również w Galerii Krakowskiej, gdzie przygotowujemy wiele atrakcji dla małych miłośników muzyki, to głównie dla dzieci. A oprócz tego w Galerii Krakowskiej odbędzie się też dosyć nietypowy nocny koncert po zamknięciu wszystkich sklepów. Zaprosimy chętnych do oglądnięcia nocnego chóru gospel, podczas którego wystąpi chór z Wielkiej Brytanii, Kingdom Choir i Kraków Gospel Choir. To będzie taki koncert łączony. On rozpocznie się o godzinie 22:30 dnia 17 października. Oprócz tego odbędzie się także sympozjum muzyki gospel, które jest adresowane głównie do dyrygentów i osób zajmujących się prowadzeniem chórów gospel. On będzie trwał od 18 do 22 października, również w Krakowie. Jak każde warsztaty gospel, również i tegoroczne zwieńczone będą koncertem finałowym, który odbędzie się w Filharmonii 25 października o godzinie 18. Serdecznie zapraszamy wszystkich fanów i miłośników muzyki gospel do wzięcia udziału w wydarzeniach nadchodzącego festiwalu 7 razy gospel w Krakowie. Serdecznie zapraszamy na 7 razy gospel 2009.